Witam, dzisiaj przedstawię wam 18 ciekawostek o Minato Namikaze. Zapraszam. Imię Minato można przetłumaczyć jako port, natomiast jego nazwisko Namikaze oznacza falę i wiatr. Hobby Minato było czytanie, a najbardziej lubił czytać powieści Jirai. Pomimo, że bardzo dużo osób go lubi, to jedynie 2 razy zajął miejsce w pierwszej dziesiątce ulubionych postaci w ankietach popularności. W 6. ankiecie zajął 9. miejsce, natomiast w 7. zajął 7. miejsce. W 3. openingu Naruto Shippuden sylwetka Minato jest bardzo słabo widoczna, ale można poznać jego kształt. W tej samej scenie tego openingu widoczny jest też Naruto, Sora oraz zarys Kyubiego. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że wszyscy trzej byli Jinchuriki 9-ogoniastego, choć o Minato dowiedzieliśmy się dopiero lata później. Normalna czakra jest niebieska, wie to każdy, kto obejrzał choć pierwszy odcinek Naruto, ale czakra Minato w filmie Naruto Shippuden Zaginiona Wieża jest jasnozielona. Według databooków Minato chciał stoczyć pojedynek ze swoim mistrzem, Jiraią. Ulubionym jedzeniem Minato była domowa kuchnia Kushiny. Minato ukończył aż 847 oficjalnych misji, 122 rangi D, 147 rangi C, 216 rangi B, 323 rangi A oraz 39 rangi S. Początkowo w głowie twórcy Naruto Minato nie miał być 4. Hokage. Zapytacie, kto w takim razie miał nim zostać, może Orochimaru? Otóż nie. Miał nim być, uwaga, skupcie się, pies ninja. Naprawdę. Redaktorzy Kishimoto nie byli zainteresowani takim obrotem spraw i to właśnie oni wybili mu ten pomysł z głowy. Co by waszym zdaniem było lepszym pomysłem? Pies Hokage czy Minato? Minato jest oburęczny, choć jego dominującą ręką jest lewa. Możemy to wywnioskować z tego, że gdy używa Kuchiyose no Jutsu, to przywołuje lewą ręką, natomiast używa swoich kunajów czy Rasengana i w lewej i w prawej ręce. Niedługo przed walką z Painem Jiraiya wspomniał, że Minato zapieczętował Kurame w Naruto z zamiarem opanowania przez jego syna specjalnej techniki. Nigdy później nie zostało powiedziane, o jaką technikę chodzi, ale najprawdopodobniej mowa była o Bijudamie, ponieważ jedynie Jinchuriki ma dostęp do tej techniki, oczywiście nie licząc samych ogoniastych bestii. Urodził się 25 stycznia, a jego grupa krwi to B. W momencie uratowania Kushiny jako dziecko miał 147 cm wzrostu, natomiast jako dorosły w wieku 24 lat miał 179 cm wzrostu oraz ważył 66 kg. W 178 chapterze mangi kolory ubioru Minato zostały odwrócone. Zamiast białego płaszcza z czerwonymi płomieniami miał on czerwony płaszcz z białymi płomieniami. Minato jest całkiem dobry w technikach pieczętujących dzięki swojej żonie, a jedną z ciekawszych pokazał w filmie Naruto Shippuden Zaginiona Wieża. Mianowicie potrafił on użyć techniki wymazującej pamięć. Ogólnie większość filmów nie jest kanoniczna i ta technika została użyta tylko raz, więc nie wiadomo, czy rzeczywiście potrafiłby użyć takiego jutsu. Minato pomimo tego, że był Hokage i potrafił sam pokonać 1000 shinobi, opanował jedynie 3 główne typy natury: błyskawicy, ognia oraz wiatru i do tego Ying Yang. W książce pod tytułem Prawdziwa historia Itachiego, Księga Blasku, gdy Itachi brał udział w pisemnej części egzaminu na Chunina, w której trzeba było ściągać i nie dać się złapać, Itachi ukończył go bez żadnej pomocy z zewnątrz. Po otrzymaniu wyników powiedziano mu, że zdobył 2. najwyższy wynik wszechczasów, ponieważ pierwszy należy właśnie do Minato. W 2009 roku podczas wywiadu Kishimoto wyraził chęć stworzenia serii spin-offowej z młodym Minato w roli głównej. Niestety od tamtego czasu taki spin-off się nie pojawił. Myślicie, że jest szansa, że kiedyś się pojawi? Minato ukończył akademię w wieku 10 lat, co jak na jego genialne zdolności wcale nie jest jakimś super wynikiem. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!